Siemanko, ja jestem Kozak i witam was w kolejnym materiale na kanale Kozak Football. Dzisiaj przedstawię wam piłkarzy, którzy zachorowali na koronawirusa. Zapaszcie sobie herbatkę, weźcie coś na ząb i życzę miłego oglądania. Pierwszym piłkarzem, u którego wykryto zakażenie koronawirusem, był Timo Hyber, piłkarz Hanoweru 96. Informacja o jego zakażeniu koronawirusem doszła do mediów 7 marca. Piłkarz oczywiście przeszedł obowiązkową kwarantannę. Oficjalny komunikat wystosował dyrektor sportowy klubu Gerard Zuba. Także Hyber był pierwszym przypadkiem zakażenia koronawirusem. Oczywiście wśród piłkarzy. Pepe Reina też musiał odbyć walkę z niebezpiecznym koronawirusem. W jego przypadku było dość niebezpiecznie. Posłuchajcie sami. Zostałem odizolowany po wystąpieniu pierwszych objawów. Gorączki, suchego kaszlu, ból głowy. One nie mogły przez długi czas ustąpić. Byłem niesamowicie zmęczony. Strach? Tak, pojawił się, kiedy przez 25 minut nie mogłem oddychać. To był najgorszy moment w moim życiu. Strasznie się dłużył. Pierwszym dość groźnym przypadkiem był Daniele Rugani, obrońca włoskiego Juventusu. Zainfekowanie COVID-19 u niego zostało wykryte 11 marca. Koronawirus dał popalić piłkarzowi. Na szczęście skończyło się tylko na strachu. Wszystko zaczęło się od strachu, gdy usłyszałem o zakażeniu. Bałem się, że choroba przeniesie się na moją partnerkę, która jest w ciąży. Postanowiłem od razu poddać się izolacji. I była to najlepsza decyzja dla wszystkich. Lekarze uspokojali nas i zachowywali się profesjonalnie. Oczywiście zakażeń koronawirusem po prostu u piłkarzy było więcej, ale nie jestem w stanie opowiedzieć wam o wszystkich tych zakażeniach, bo materiał trwałby z pół godziny. Powiem jeszcze kilku piłkarzy, którzy po prostu przeszli koronawirusa. Są to m.in. Paulo Dybala, Sebastian Szymański, Bartosz Bereszyński, Blaise Matuidi, Cristiano Ronaldo, Hudson-Odoi, Zlatan Ibrahimowicz. Na szczęście żaden piłkarz nie umarł na koronawirusa. Miejmy nadzieję, że szczepionka na koronawirusa wejdzie do ruchu jak najszybciej. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dalej po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.